Przepraszam za przeziębienie. Witajcie. Chciałbym Wam zarekomendować moją najnowszą książkę Samotność Anioła Zagłady. Historia tego tomiku jest bardzo ciekawa. Myślę, że warta streszczenia w kilku słowach. 25 lat temu napisałem opowiadanie na konkurs klubowy, które wygrało. Jak pamiętam, było to w Zakopanem na letnim obozie fantastyki, chyba w 1984 roku. Następnie zapomniałem o tym, że taki tekst kiedykolwiek powstał, zresztą on był tylko w rękopisie na potrzeby tego konkursu. Wiele lat później, kiedy zacząłem wydawać czasopismo Science Fiction, rozmawiałem z Andrzejem Ziemiańskim, który zapytał mnie: słuchaj, czy pamiętasz tamten tekst, ten, który czytałeś w Zakopanem? Ten, w którym taki postapokaliptyczny, w którym bohater jedzie przez Amerykę. Oczywiście podał mi kilka szczegółów i wtedy sobie przypomniałem, że rzeczywiście taka rzecz była. Co więcej, zdziwiło mnie, że autor tego kalibru jak Ziemiański po 20 latach pamięta tekst, który gdzieś kiedyś powstał i pomyślałem, że być może warto do niego wrócić, że może jest to na tyle nośny temat, że nie tylko jemu się spodoba. I od słowa do słowa usiadłem, napisałem to od nowa, mając już o wiele większe doświadczenie, znając Amerykę bardzo dobrze, bo spędziłem tam w międzyczasie parę miesięcy, jeżdżąc tam i z powrotem przez cały kontynent. I myślę, że wiele z tych moich podróży można znaleźć na stronach książki. Praktycznie wszystkie miejsca, które są tu opisane, każdy sklep, każda stacja benzynowa istnieją realnie. W większości z nich byłem osobiście, o części dowiedziałem się później w trakcie pisania książki i umieściłem je, ponieważ były potrzebne do samej akcji. O czym jest rzecz? Jest to książka pozapokaliptyczna, ale zupełnie inna niż Apokalipsa. O czym będziecie mogli się przekonać, jak siądziecie do lektury. I myślę, że jest to też książka pozapokaliptyczna zupełnie inna od tych, które do tej pory czytaliście. Nie ma w niej mutantów, nie ma w niej wrogo nastawionych ludzi, ale jest obecny w tak wielu produkcjach motyw drogi. I myślę, że naprawdę warto ją przeczytać. Dzięki.